Dobra, dzisiaj gadam głupoty, więc przejdźmy do kolejnego pytania. Mam, przecież to jest jakaś paranoja. Nie, nie, nie mówmy na ten temat. Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Nagrywam dzisiaj dla was filmik, jest to szkolny, tak? Ponieważ ostatni tak wam się bardzo spodobał. I to będzie filmik z serii Back to School, ponieważ wiem, że lubicie tę serię. Ja również lubię tę serię, więc mam nadzieję, że ten filmik wam się spodoba. Że zostawicie kciuka w górę dla tego tagu oraz dla... dla moich włosów. No dobrze, no to zaczynamy. Mam nadzieję, że wam się spodobały moje włosy, ponieważ... jakoś tak inaczej dzisiaj je zrobiłam. Dobrze, no to zaczynamy. Tak jak przedtem w poprzednim tagu, pytanie mam przygotowane na telefonie. Pierwsze pytanie. O której wstajesz do szkoły? Zależy to w ogóle, na którą idę do szkoły. Na przykład jak chodziłam na 8, to wstawałam o 6:50. A jak szliśmy na 10:45, no to wtedy wstawałam o 8. Dobrze. Kolejne pytanie. Ulubiony nauczyciel. Najbardziej lubiłam chyba pana od plastyki oraz od panią od religii. Tak. Następne pytanie, z jakiego przedmiotu jesteś najlepsza? To jest ciężkie pytanie, ponieważ no nie mam takiego przedmiotu, z którego jestem najlepsza. Nie wiem. Powiedzmy, że to jest polski. Czy masz w szkole grupę bliskich ci osób, czy raczej zadajesz się z każdym? Mam grupę bliskich osób, ale staram się również z innymi mieć kontakt. Nie ma tak, że z jakimiś osobami nie rozmawiam. Owszem, są takie, ale próbuję z każdym po prostu rozmawiać. Nie jestem oczywiście na ten, jakbyście chcieli powiedzieć, że Boże, jak jesteś na ten, że z każdym chcesz rozmawiać. Nie, chodzi mi o to, że jak ktoś mnie zagaduje, no to ja jestem otwarta i no... no wiecie pewnie mi o co chodzi, nie wiem jak to wytłumaczyć wam. Plecak, torebka czy tornister? Na co dzień noszę do szkoły plecak, ponieważ tak jest mi najwygodniej. Ja mam z firmy Stride Flamingos Pink and Blue kolekcja. Jeśli nie widzieliście poprzedniego, pierwszego Back to School w tym roku, no to tutaj albo tutaj pojawił wam się proponowany filmik. I tam możecie zobaczyć mój plecak po prostu. Torba sportowa czy worek na WF? Co roku zawsze kupowałam sportową torbę, ale później w roku szkolnym przerzucałam się na zwykły worek szkolny, ponieważ tak mi było łatwiej i wsadzałam strój na WF po prostu do worka szkolnego. W tym roku odezwała się do mnie firma projektogram.pl, no i podarowała mi worek na plecy. Można tam dodać własne zdjęcia. Na tej stronie projektuje się no przeróżne rzeczy, więc jeśli chcecie zobaczyć na ich stronkę, to link zostawię do tej stronki w opisie. A my może się skupmy na tym worku. Do 10 września ten worek można zgarnąć w niższej cenie poprzez wpisanie kodu zniżkowego premiera. Oczywiście to wszystko się robi na stronie. Tak samo projektuję ten worek i inne również akcesoria, poduszki, zdjęcia, plakaty czy nawet case'y. Oczywiście z własnymi zdjęciami. Więc naprawdę was zapraszam do tej strony, ponieważ jest to mój jeden z ulubieńców tego miesiąca. Kolejne pytanie, czy malujesz się do szkoły? To pytanie pewnie wiele osób ciekawi, czy się maluje, czy karkana się maluje, czy nie. Pewnie myślicie, że ja nakładam podkład, nie wiem, podkreślam brwi, dużo rzeczy po prostu myślicie, że ja robię, a ja, mój codzienny make-up, to jest nałożenie kremu. Ma bardzo fajną konsystencję, taką lekką, ale przy okazji bardzo nawilża skórę. Oraz na usta nakładam pomadkę. Jest ona z Lidla. Jest to Shiny Pearl. Ona nadaje takiego fajnego perłowego blasku i fajnie również nawilża usta, więc to jest mój cały make-up. Nie wiem. Naprawdę mnie denerwujecie, jak mi piszecie, że Boże, ale ty się malujesz. Tak, naprawdę się maluje cudownie. Teraz mam po prostu pomalowane ręce do filmiku, aby było wyraźniejsze oko i bym lepiej wyglądała na filmikach. No i oczywiście jestem posmarowana kremem. No i zrobiłam usta jedynie innym takim błyszczykiem z pepką, takim różowym. Ale nie wiem, czy widać. Chyba już wszystko zeszło, ponieważ zlizałam. No wiecie, jak to jest przy mówieniu jeszcze tylu pewnie brani, ponieważ będę musiała pełno skawków wyciąć. Dobra. Kolejne pytanie, ponieważ no już się troszkę rozgadałam na ten temat. Do szkoły spodnie, spódnice czy sukienki? Najczęściej noszę spodnie, ale to są leggingsy albo jeansy. Czasami od święta spódnice i
sukienki, ale to rzadziej. Częściej noszę spódniczki niż sukienki. No, odpowiedziałam Wam na chyba to pytanie. Do szkoły noszę spodnie najczęściej. Czy nosisz dodatki do szkoły, bransoletki i tak dalej? To zależy. Jak byłam w klasie sportowej, no to po prostu nie nosiłam, ponieważ później nie można było nosić tego na treningu, a ciężko moją biżuterię się ściąga. No, to akurat nie, ponieważ tego nie miałam, ale takie bransoletki tego typu, no to masakra się ściągnę, więc nie nosiłam po prostu do szkoły, tak samo łańcuszków też nie nosiłam, jak zapomniałam to później. Musiałam sobie śluzem do plecaka i bałam się, że mi to zginie, więc no po prostu jak mi się przypomni i jak nie mamy na przykład w tym dniu WF-u bądź ja nie ćwiczę, no to wtedy zakładam bransoletkę czy naszyjnik, ale tak to nie noszę do szkoły po prostu biżuterii, czy w zeszłym roku szkolnym miałaś czerwony pasek? Oczywiście, że tak. Jakby inaczej. Miałam średnią 5,18. Dość słabo jak na mnie, ponieważ miałam 5,55, a w czwartej klasie 5,45. No i no wiecie, szósta klasa, tak troszkę mi gorzej poszło, no ale nie jest również źle. Jest pasek, jest powyżej 5, więc jest ok. Kolejne pytanie, czy jesz w szkole drugie śniadanie? Oczywiście. Znaczy nie zawsze, ponieważ mi się nie chce albo zapomnę, ale najczęściej to jem, co mi mada po prostu. Przedmiot, z którego uważasz, że jesteś słaba, że ci idzie z nim? Matematyka. Teraz pewnie będzie to też fizyka i chemia. O Boże, boję się tego. Dobra, nie mówmy na ten temat, ponieważ to będzie coś strasznego. Więc już Wam wymieniłam, że to jest matematyka. Do szkoły chodzisz pieszo czy jeździsz? Czy jeździsz autobusem, taksi, samochodem? Nie przeczytałam do końca pytania. Chodzę pieszo, ponieważ mam bardzo blisko szkołę, więc fajnie. Dobra, zmieniasz buty w szkole? Nie, u nas już jesteśmy po prostu za starzy. Do trzeciej klasy po prostu zmieniałam buty, a teraz już nie. Przychodzę w takich butach i jestem w nich w szkole cały czas. Następne pytanie, co pijesz w szkole? Ja nie tylko w szkole, a również w domu piję wodę naturalną, mineralną, niegazowaną. Tak, ja piję wodę. Wy myślicie pewnie, że ja jakieś słodzone, niezdrowe napoje piję, bądź, nie wiem, oranżady, jakieś napoje owocowe. Nie, ja piję wodę. Tak, to jest woda. Woda. Woda źródła, żywy zdrój, siła z gór, tak właśnie. Dlaczego wybieram tą wodę? Ponieważ, no wiecie, jest taka, można po prostu się nią napić, nie tak jak na przykład, nie wiem, oranżadą zasłodzić. I w ogóle się człowiek nie napije, tylko zasłodzi i tyle. Daje smak ta oranżada, ale nie da pilności. Nie ma chyba takiego słowa. Ale po prostu, no wiecie, o co mi chodzi, nawadnia i w ogóle, więc dlatego wodę wybieram. Jest ta woda po prostu zdrowa. No i najbardziej lubię po prostu pić w szkole wodę. Przedostatnie pytanie. Czy lubisz ćwiczyć w szkole na WF-ie? Tak, lubię. Nie wiem, czemu dziewczyny mają z tym problem. Wiem. Popsuje się make-up i się spocą. Ja nie mam z tym problemu, ponieważ no... Już się przyzwyczaiłam, chodziłam do klasy sportowej, to znaczy przyzwyczaiłam, nie przyzwyczajam, ponieważ już nie będę chodziła. Przyzwyczaiłam do potu i do tego. No, ja chodziłam do klasy sportowej w kosze, no i wiecie jak to jest. Trzeba ćwiczyć i tyle. Na WF-ie no to aż sprawiało nam to przyjemność, jak ćwiczyć na WF-ie, ponieważ kosze, treningi, no to jest to ciężkie. Dobra, no i ostatnie pytanie. Czy w wakacje tęsknisz za szkołą? Absolutnie nie. To może w ogóle tęsknię za szkołą? Chyba jakieś lamusy albo jakieś kujony. Ja nie tęsknię, chociaż może troszkę. Nie, nie, nie mówmy na ten temat, że ja tęsknię za szkołą, przecież to jest jakaś paranoja. Dobrze, i tym miłym akcentem możemy zakończyć ten filmik. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, że zostawcie dla mnie i dla szkoły i dla tych pytanek kciuka w górę, komentarz oraz subskrypcję. Subskrypcja jest dla tych, którzy mnie jeszcze nie subskrybują. Zachęcam właśnie do zasubskrybowania mojego kanału, ponieważ to jest fajny. I ta moja skromność wrodzona oczywiście jest. Zachęcam Was również do zaciśnięcia.
Zapraszam Was również do naciśnięcia dzwoneczka, który znajdziecie przy napisie subskrybuj, aby być powiadomionym o moich nowych filmikach. Ten dzwoneczek znajdziecie przy napisie subskrybuj, chyba to powiedziałam, chociaż nie wiem. Zajrzyjcie również na moje wszystkie media społecznościowe. Karikasub25 to jest Instagram, małpakaro.channel to jest musically oraz karo.channel to jest Snapchat. Wszystkie te nazwy będziecie mieli napisane na dole w opisie, żeby się nie pomylić i żeby być na bieżąco. Dobrze, z mojej strony to wszystko. Buziaki i do kolejnego razu. Cześć!